Naszym głównym założeniem było stworzenie terenowego motocykla, ale o napędzie elektrycznym. Jest to o tyle innowacyjne rozwiązanie, że wszystko idzie teraz w elektromobilność, dlatego chcieliśmy postawić na ten rynek. Dzięki temu uzyskujemy cichą pracę motocykla i wyeliminowaliśmy w całości problem spalin, który jest poważnym problemem głównie w naszym mieście Krakowie w postaci smogu. Posiadamy silnik o mocy 8 kW, mocy stałej, w piku jest 115 kW. Silnik, tak jak było już wcześniej wspomniane, znajduje się w pieście tylnego koła. Dzięki temu pozbyliśmy się łańcucha, który jest to jakby głównym generatorem hałasu. Postawiliśmy zaawansowane nowe technologie, na przykład rozwijający się silnie druk 3D, z którego jest zbudowana obudowa lampy. Znajduje się również smart system, czyli wyświetlacz, który posiada możliwość łączenia z aplikacją GSM, gdzie wysyła dane, na przykład gdzie motocykl się znajduje, poziom naładowania baterii. Dodatkowo zastosowaliśmy włókno węglowe jako obudowę całej elektroniki, która znajduje się pod w ramie oraz baterii, która jest umieszczona w całości tej konstrukcji. Obecnie nie mieliśmy głosów tak jakby z przedsiębiorstwa, aby skomercjalizować ten produkt, ale podejrzewam, że to jest tylko kwestia czasu, że firmy zaczną się interesować tym tematem. To jest taka luka w przemyśle, którą moglibyśmy wypełnić jako studenci, produkując takie innowacyjne rozwiązania. Rynek motocykli elektrycznych jest jeszcze nie do końca rozwinięty. Wiadomo, że jest teraz, wszystko dąży w elektromobilność. Pojawia się masa skuterów elektrycznych, które już polskie prawo uwzględnia, ale motocykli terenowych nie jest jeszcze za wiele. Z takich głównych, sztandarowych firm, gdzie motocykle dostępne są na co dzień i produkowane są w produkcji seryjnej, możemy wymienić trzy takie górujące firmy, czyli KTM, Alta Motors i Zero MX. Oni sprzedają takie motocykle elektryczne, jednak jeszcze nie o dość dużych zasięgach. Dlatego to jest przyszłość. Zmagazynowanie energii w małej objętości będzie przyszłością. Jeżeli to zostanie opatentowane, to może mieć rację bytu.